Ten zapach przypomina wakacje. Co jest? Dobrze, zasady polegają na tym, że zaraz jedna osoba założy sobie właśnie takie piękne opaski na oczy. I będzie musiała swoim nohalem odgadnąć, co to za smród. Co wy tam robicie? Ja tak pokazuję, że tak trzeba To pachnie jak taka kanapka, którą się zostawiło w tornistrze na kilka dni, no. Dobrze powiedziałem, że to takie spleśniony chleb? Nie. Daleko trochę od tego jesteś troszkę daleko. A czekaj, nie, to jest dżem. No, w sumie. Tak? No tak, to jest dżem. Kanapka z dżemem. To kanapka z dżemem. A, nie, to jest biały ser kozi z dżemem. Odbiegnij pan. To zaliczyłem. Teraz wy. Tutaj mieliśmy dwa składniki, więc myślę, że to można punktować po 5 punktów. Więc już mam 10. Lecimy dalej. Jesteś gotowa? Tutaj obejmij to pudełko swymi dłońmi. Ale ja nic nie czuję. Pokaż. Mogę ja sprawdzić? No sprawdź. No nie, trochę rzeczywiście ty masz ciężej, bo ten zapach jest ciężko wyczuć. Ja ci podpowiem tak. To jest przyjaciółka takiego gościa, który żył na planecie i się w kinu. Czy to jest róża? Tak. Jako, że zgadzasz ja z podpowiedzią, to jest jeden punkt. Ja jej w ogóle nie czuję. Lepiej uważaj. Wujek Ryszard. Czekaj, musisz to złapać. O, tu. I teraz. Tak. Ja już tutaj czuję coś dziwnego. To jest pozostałeś po wujku Ryszarcie, ale spokojnie, on żyje, żeby nie było, że zaraz jakieś części ciała tu miałeś. Jak bardzo mogę to zawąchnąć? Możesz to wąchać spokojnie. Powiem ci tak, możesz... Mogę spokojnie to wąchnąć? Tak, jak coś, to wezwiemy karetkę także. No kurde, nic. Jak to nic, pokaż. Ale nie, faktycznie, słabo. Słabo czucie? Jakieś, nie wiem, jakieś skarpetki? Nie, ale blisko. Nie, jesteś blisko. Jezu! To jest coś, jak masz skarpetki, to możesz założyć. Bez skarpetek ani już. Absolutnie nie można bez. To byłby grzech. Coś, co się nakłada na stopy. No. Krem? Nie, Jezu, to jest but. Tylko teraz czekamy na coś więcej w tym temacie. Sznurowadła do buta. Nie, to jest but. Jeden but. To jest jeden but. Czy to jest klapek? Dobrze! To prawda, trochę odpowiedzi było, ale jeden punkt można zrozumieć. Tak. Dobrze, więc mamy 10-1-1. Uważaj. Daję ci tutaj do rąk. Tutaj. Pamiętasz pudełko? O kurde. Ten zapach przypomina wakacje. Co jest? Jaki żarcik. A to nie jest jakiś... To nie jest słodycz jakaś? Taki czekoladowy batonik? No prawie, powiem ci. Ja nie wiem, jaki to ma zapach. Ja bym powąchała. Ja też bym chciała pomąchać. Ale to naprawdę jak taki baton czekoladowy, nie? Ja bym nie wiedziała. Ja bym nie wiedziała. Ja pierdziel jak orzech. No właśnie mówię, nie? No bez kitu. No mówię, że to jest baton. Dobra, powiem... Specyficzny, naprawdę specyficzny zapach. O, tu już jesteś cieplej. Stringi. Nie, stringi. Ale to nie rodzaj majtek. Jezu, Sylwia, to zobaczy. To co? Bokserki. No w sumie trochę za tyłek takie. Powiem wam tak. Czy to jest string? Nie jest to string. Zdecydowanie nie jest to string. Ale majtki. Mają takie żrawki na sobie i palmę. To z dziećmi się wiąże. Pielucha. No. Tak. Co Boże. Od kiedy pieluchy pachną jak orzechy? Jaki? Jezu, tu czy tam jest Nutella w środku? Pielucha z Nutella? To już wiem, skąd zapach orzechowy. To się najadł orzechów i potem puf. I puf. Dobrze, tak. Kolejną osobę zapraszam. Ktoś miał mocną wyobraźnię. Pielucha z Nutellą. Te rzeczy są takie zrobione od serca. O, czujesz ten zapach? No, to już mocno jest, intensywny. No, także jak to otworzyłem i tutaj stoję, to już to czuć. Czy z bułka? Albo chleb, albo coś takiego. Dobrze, a z czym? Z serem. Dobrze, z serem. Bułka z serem? Tak, z małą podpowiedzią na początku nie zgadłaś, więc punkcik tylko. Ale kiełbą zajechało. A to akurat niechcący ci chuchnąłem, więc przepraszam. Nie, no serio, jakąś wędlinę, ale taką mocną. Dobrze! Mocno. Szynka. Z racji, że ty jest uwaga, tak... raz, dwa, trzy rzeczy, to dostajesz 30 punktów. Tak, uważaj, bo nie możesz tego wylać. O Jezu, ten ale zapach. Ale to śmierdzi. Ale mnie zamroczyło. O kurde, no masakra. Ale często się czuje ten zapach, nie? No jak tak, jest się głupim.
Co to powiem, może? Powiem ci, że to nie jest zepsute. To mleko nie jest, jakieś. Tak, jest tam mleko też. To co, to jest jakiś shake? Mleko i kotek. Co koty jedzą? No cóż mogą jeść koty? Mysz. Mleko i mysz. Polują normalnie. Ale może tak prościej, słuchaj. Mleko. Kurde. Karma dla kota. No. Tak? Mleko, tak? Dobrze. Czyli uwaga, aktualizujemy wyniki. Mhm. Tutaj 35 punktów. Ja tutaj miałam 32. Mhm. Ja co, jeden z dwóch? Nie, 3. Dobrze ci idzie dosyć. Może teraz ci się poszczęści. Ale mocno. Kostka do kibla? Dobrze. Dobrze, naprawdę? No, jejku. Dobrze. O! Ale kurde, taka nie użyta, to jest poziom easy. No dobra, znowu jakąś bułkę, czuję tą kanapkę jakby. Mhm. No dobrze. Jest aż bułka. I szynka i ser. Ale pomyśl, burger ogrodnika. Burger ogrodnika. No to z trawą. Dobrze. No to jest strawą. Serio z trawą? Czemu to taki robi? Jezu. Nie bój się, to ci nie wybuchnie. Grałem Minecrafta, to słyszę creeper. Powąchaj. Przecież to wybuchnie. Nie wybuchnie. Jak nie wybuchnie, jak wybuchnie? Ten dźwięk ten już zdradził. Dźwięk tak mi trochę kojarzy, że to może być jakaś taka bomba, ale na przykład smrodowa czy coś. Jak kiedyś wrzuciłem coś takiego na kolonii komuś do pokoju, to naprawdę to tam śmierdziało kilka dni i trener kazał mi za karę tydzień biegać. Mówiłam, że to samo wybuchnie. Jezu, ale to pachnie! O Boże! O fuj, ale śmierdzi! Wrzućmy to reżyserce. Ale to nic nie... Wrzućmy to reżyserce. To już jest wszędzie. Dobra. Już bomba zadabi, ale ja uważam, że to było tak hardkorowe, bo mogło mi wybuchnąć twarz, więc było ogromne ryzyko. Ja tego się podjąłem. I wydaje mi się, że za to powinny być ekstra bonusowe punkty. Jako cała takie ekipa się podjęła, cały. Tak, wszyscy się podjęliśmy. Tak, wszyscy studia tak, się podjęli. To nie pachnie, to śmierdzi w całym studiu, że to. No, ale wydaje mi się, że z racji, że miałem najbliżej tego nas przez chwilę i to mogło mi w twarz nawet walnąć. Dajcie lajka dla Jasia. Tak. Tak, to będzie ten. A przy okazji 100 dajcie punktów dzięki temu dla dostaję. Nas też i dla wszystkich, którzy tu muszą teraz przebywać. To jeden w takim razie. No i co? I lecimy kolejne dwie ostatnie o, rzeczy. Nie, teraz jeszcze ja. Od tego zależy wasz los, wasze punkty. Twoje nie, Martyna, tylko Zuzi. Także powodzenia. Teraz już się trochę boję. Dobra. I teraz... O. Może papier toaletowy? Dobrze, no papier tak, toaletowy. Papier. I budyń? Dobrze. I jak myślisz, to jest taki i to razie... jest budyń? Tak, owinięty w... Papier toaletowy? Dobrze, ale dobrze ci poszło, tylko za nadużywanie takich brzydkich słów, nie lubię takich, minus 100 punktów. Dobra, ja się pogodziłam z porażką, słuchaj. Dobra, teraz Zuzia. Tak. Ostatnie? Zuzia, to jest finałowa ktoś runda. Musi przegrać, nie? Jak dobra ci dobrze pójdzie, Zuzia, to możesz to nawet wygrać. Jezu, śledzie w wodzie? A, naprawdę śledzie? Nie. A, ale zapach jakieś, morski. Jakieś ryby. A ja, tak, bryza. Tak, jest dobrze. Jak mi to tak, że od razu ten ryba? To jest jak taki orzeszek. Orzeszek? Serio. No, tylko że morski. Ma takie twarde coś. Ale co, na zewnątrz. Że takie małże? Tak, bo to są małże. To są małże. I czekaj, policzę, bo tutaj naprawdę jest ryzyko. Przypominam, ej, że to chyba są ostrygi. Pomiędzy mną a, to są małże. A Zuzią jest 20 tak? albo 30 punktów. Nie, małże. Raz, to są. Dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, ja dyplomatycznie rozwiążę to, że tym razem Zuzia wygrała. Dobra. Woda, 30 punktów. W takim razie, Zuzia, nie wiem czy wiesz, ale to jest legendarny pierwszy w tym sezonie remis. Gratuluję ci. Jak to remis? Tylko ja się wygrywam. To jest ustalone już od początku. Kolejny a to jeszcze nie koniec. Mamy kolejne wyzwanie, w którym sprawdzimy, co tak upada. W kolejnym wyzwaniu ponownie wykorzystamy tą piękną opaskę. Jedna osoba, która będzie siedziała właśnie na tej pięknej zielonej pufie, będzie musiała założyć zieloną opaskę. Natomiast druga tutaj będzie upuszczać jakąś rzecz i ta, która ma opaskę, będzie musiała zgadnąć, co to za rzecz. Proszę bardzo, panie przodem, ja lecę po pierwszą rzecz. You ready? Ready. Jak bardzo jesteś ready? Jestem najbardziej ready, jak tylko można być. Na pewno plastikowe. Tak, dostałaś naprawdę dużo odłamkiem? Nie, ale złamało się. Tak,
Dobra, czekaj. Próba numer dwa. Co wydaje taki dźwięk? No właśnie... Co to jest? Jakieś dla dzieci zabawka? Mhm, ale jak byś to nazwała? Młotek? Dobrze! O! Taki młotek dźwiękowy, bardzo dobrze. Dostajesz za to 10 punktów, bo odgadłaś idealnie. Pierwszy raz dostałam tak dużo. No, od ciebie. Prawej nastaw uszy. Tłumik do golfa. Nie? Nie, ale to jakaś misa. Miska szklana. Nie. Coś szklanego, drążek na siłowni. Nie. Chcesz jeszcze raz? Pałka policyjna. O matko, przecież... Nie. Wiecie. Uuu, to jest karnisz. To się trzyma jedną ręką. I tego się używa, trzymając to w ręce jednej. To jest tak, tak. Używa się tego na zewnątrz. A, na zewnątrz. Parasolka. Łopata. Prawie. Łopatka. Tak. Dobra. Jesteś gotowa? Dawaj, jest. Go. O Jezu! Dużo małych części rozsypujących się. Albo jedna duża część, która się rozbiła, to wie? Nie, dużo małych. Nie, dużo małych. Takie, to podnieś kilka, takie coś złożone. Podpowiedź jest taka. Dzisiaj tylko my. Kapselki! Dobrze, masz mój szans. Powiedziałeś ty. Elegancko. Dobra, ja mogę rzucić komu? Dobra. Martyna. Teraz ja. O! Daj to komputer! Ja... Nie. Daj to ja podpowiedź dam. Aparat? Nie, strony. Nie, dawaj podpowiedzi! Butelka? Tak. Dobrze, bardzo dobrze. Póki co jest 20, 10 i 10, tak? Tak. To się człowiek rozmarzy, ogląda w kinach te filmy dla dorosłych i teraz, kurde, zakładanie opaski to uwaga, robi. Skup się. Piłka. Nie. Piła. Nie jest to piłka, ale lekarska. Charakterystyczny dźwięk w sumie. Jak kulis. Nie jest to piłka, nie jest to kula lekarska. Jabłko. Tak! Dobrze! O, oh, nice one, brother. Nice one, brother. Nice one, brother. I said nice, brother. Jak ty to widziałeś? Na pewno. Zero punktów. Nie. Nie, dobra. Ja nie jestem oszukiwać. Odliczenia, ja się nie znam 20, na matematyce. 20, 20, 10. Proszę, teraz ty, Zuzia. Sztućce, w sensie łyżka. Dobrze! No. Widelec, bardzo dobrze. Zgadłaś pani. Mhm. 10 punktów dostajesz. Szybka jesteś, Zuza. Czyli, o kurde, wyrównany pojedynek po 20 punktów. O, słyszałeś, jak się sturlało? To takie nieregularne kształty. Jakiś owoc też? Dobrze, a jaki? Cytryna? Dobrze, poczułeś zapach, nie? Tak, poczułam zapach. Ale pięknie pachnie. O, zeszyt. No dobrze, ale to muszę. Jak ty to zrobiłeś? Ale tutaj ekspresowe, bo to było do 5 sekund zgadnięcie za 20 punktów. 25, 40, 20. Czemu mam 25? No bo 5 za to, że jeszcze zapachem to przejęłaś. Puste coś. O Jezu, ukulele! Dobrze! Bardzo dobrze. O, jak to upadnie. Woda. No, butelka. Dobrze, a ile... Ile mi? 2 litry pewnie. Dobrze, 2 no, litry, zgadłeś idealnie. O nie, tylko niech się nic ja nie wiem, czy to jest bezpieczne. Arbuz. Ja się mam jakieś lekarki tutaj. On nie, ma cheaty. Nie, nie ma żadnych cheatów. Ile chcesz punktów za to? 3. Będę honorowy, tylko 20. Dobra, no. Dobrze. Czyli tak, 37. Ja 20 co najmniej miałam. 40 i 70. Jesteś ostatnim. Jejku, Zuzia, to ostatni przedmiot. Do zwycięstwa brakuje ci tylko 30 punktów, nie? 20 do remisu, 21 do zwycięstwa. I uwaga. No. A powtórkę jakąś? Jest jakiś budyń, kisia. Tak. To jest budyń, prawda? Chyba. Naprawdę to jest... Ty tu klepiesz takim brudem? Lepiej biedę. Jezu, nie. Może to jednak nie budyń. Nigdy bym się nie domyśliła. To chyba budyń, tylko skąd w budyniu kukurydza? Ale brawo, dobrze. Niestety bardzo wolno odpowiedziałeś, więc tylko 10 punktów. No, więc bardzo no cóż, wolno, bardzo dziękuję nawet. Bardzo za rywalizację. Był remis w poprzedniej konkurencji, w tej konkurencji wygrałem. No cóż, no ja. Hell yeah. Nie pomyślałam. Pierwszy raz wygrałeś. Dwa, 2-1-0. Jeden punkt.
pragnę ofiarować właśnie tobie, Martino. Także jest jeden, jeden, jeden. Wiadomo. Ale to się nie liczy. No dobrze, to w takim razie wygrałem, jak chcecie. A gdzie jest sup? Gdzie jest ten przycisk? Pewnie poszedł, bo śmierdzi. On zatyka tutaj chyba nocha, się trochę śmierdzi mu. No i wszystko jasne. No! A my widzimy się za tydzień o 18 w sobotę, a jeżeli nie chcecie tyle czekać, to kliknijcie tutaj w playlistę. Także no cóż, ucałujcie całą rodzinkę, ja już za wami tęsknię i do zobaczenia. Pa!